Jest godzina 20. Jestem sam na lodowcu. No nic, nie wiem dlaczego usiadłem, trudno mi powiedzieć. Pomyślałem, idę. Zawada mówi, stary, ale to niebezpieczne, jak sam idziesz do szczytu. Koledzy tak na mnie popatrzyli, okej, próbuj. Wierz mi, że nikt z moich znajomych, opuszczając dom, rodzinę, dzieci, myśli, że nie wróci. Każdy ma taką nie do końca uprawnioną, ale jednak ma tą wiarę, ja nie wrócę. Wybierałem cele, to się strasznie zastanawiałem, czy mogę jeszcze ryzykować tak bardzo, wiedząc o tym, że mogę nie wrócić. Że mogę nie wrócić do bliskich, że nie mogę wrócić do syna małoletniego. Myśląc o tym, co on by sobie pomyślał. Opuszczaliśmy bliskich. Nie dało się tego pogodzić. Kiedyś powiedziałem, pytany o to, czy się boję starości, powiedziałem nie. Boję się samotności.